Drodzy bracia w kapłaństwie, z księdzem kanonikiem proboszczem, drodzy siostry i bracia, uczestnicy dzisiejszej liturgii niedzielnej. Słyszeliśmy przed chwilą słowa Pana Jezusa skierowane do apostołów. Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, potrafilibyście powiedzieć tej górze przenieść się w inne miejsce i tak by się stało. Oczywiście jest to pewna przenośnia, wskazująca jednak na to, że trzeba do końca wierzyć w Pana Boga i trzeba Jemu zaufać aż do końca z głębokim przekonaniem, że to, co po ludzku jest niemożliwe do zrealizowania, naprawdę się stanie. Bo chodzi o to, aby odejść od logiki myślenia tego świata i przyjąć Bożą logikę. Nieco wcześniej, przed tym wydarzeniem, przed tą nieoczekiwaną prośbą, którą skierowali apostołowie do Pana Jezusa, miało miejsce szczególne wydarzenie. Oto Pan Jezus wyprowadził swoich apostołów na same północne krańce Palestyny, aż do źródeł Jordanu. I pytał apostołów, za kogo uważają ludzie Syna Człowieczego. I padły różne odpowiedzi. A potem pytanie, które Pan Jezus skierował wprost do apostołów. A wy za kogo mnie uważacie? I w imieniu wszystkich odpowiedział Panu Jezusowi święty Piotr. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I te słowa, to wyznanie Piotra spotkało się z pochwałą. Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, bo nie ciało ani krew objawiły ci tobie, ale mój Ojciec, który jest w niebie. Pan Jezus pochwalił zatem Piotra za to, że uznał to, czym natchnął go sam Pan Bóg. Że to, co powiedział, nie wynikało z jego osobistych przemyśleń, z jego rozumowania. Że to, co wypowiedział o Jezusie, wynikało z tego posłuszeństwa Bożym natchnieniom i Bożym inspiracjom. Ale zaraz potem Pan Jezus, jak czytamy w Ewangelii świętego Mateusza, zaczął wskazywać swoim uczniom to, co go spotka. Oto pójdą do Jerozolimy, a tam Chrystus zostanie zdradzony. Będzie musiał wiele cierpieć ze strony starszych, ludu, ze strony arcykapłanów i uczonych w Piśmie. Będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wizja, która wydawała się dla apostołów czymś niemożliwym, czymś, co przekreślałoby to, czego oni oczekiwali od Mesjasza Pańskiego. Przecież on miał wybawić Izraela, a teraz okazuje się, że ma umrzeć. I dlatego, jak wiemy z Ewangelii, Piotr wziął Chrystusa na bok i począł czynić mu wyrzuty. Panie, niech cię Pan Bóg broni. Nie przyjdzie to nigdy na ciebie. I w tym momencie Pan Jezus wypowiedział słowa, które musiały Piotra przerazić. Zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteś mi zawadą, bo nie myślisz na sposób Boży, ale na sposób ludzki. Przed chwilą jeszcze Piotr myślał na sposób Boży i dlatego Chrystus go pochwalił i go błogosławił.
ale za chwilę odszedł od tej konsekwencji w otwarciu się na Pana Boga. Zaczął myśleć po swojemu. Nie myślisz na sposób Boży, zarzucił mu Pan Jezus, ale na sposób ludzki. I dlatego zejdź mi z oczu. Mieć wiarę w Boga, mieć wiarę konsekwentną, chociażby nawet tak drobną jak ziarnko gorczycy. Znaczy to myśleć o świecie, o sobie, o tym, co nas czeka, nie na sposób ludzki, nie poprzez ludzkie tylko sposoby rozumowania, ale na sposób Boży. Tego właśnie oczekuje Pan Jezus od swoich uczniów. To wyraził wobec apostołów i wiemy, że to odnosi się do wszystkich chrześcijan aż do skończenia świata. Odchodzić od tej logiki tego świata, a patrzeć na świat, patrzeć na siebie i swoją człowieczą godność w świetle Boga, w świetle Chrystusowej Ewangelii. To domaga się nieustannej weryfikacji, nieustannego rachunku sumienia z tego, czy ja naprawdę wierzę. To znaczy, czy naprawdę myślę o świecie, o sobie, tak jak Pan Jezus naucza, co głosi Kościół i co możemy znaleźć w Jego Ewangelii. Trzeba zatem nieustannie powracać do Boga i Jego stawiać na początku całego naszego patrzenia na świat. Jakże znamienne jest, drodzy siostry i bracia, to, co święty Jan Paweł II mówił w roku 1991, kiedy po raz pierwszy przybył do naszej ojczyzny po przemianach zapoczątkowanych w 1989 roku. Wiedział, że wielu Polaków zachłysnęło się wtedy wolnością. Zdawał sobie sprawę z tego, że wielu uległo pewnemu wyobrażeniu o wolności polegającej na tym, że można wszystko. I wtedy Ojciec Święty szedł przez naszą ojczyznę pielgrzymim szlakiem według przykazań dekalogu. Bo zdawał sobie sprawę z tego, że odnowić nasze życie indywidualne, społeczne, narodowe, państwowe można tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ludzie odrzucą czysto świecki sposób patrzenia, czysto ziemski i będą na siebie w tej nowej rzeczywistości patrzeć w świetle dekalogu. I stąd poszczególne miejsca, poszczególne stacje papieskiej pielgrzymki były wyznaczone refleksjami papieża odnoszącymi się do kolejnych przykazań wchodzących w skład dekalogu. 1 czerwca 1991 roku w pierwszym dniu swojej pielgrzymki mówił w Koszalinie tak, nawiązując do pierwszego przykazania głoszącego: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. To pierwsze słowo dekalogu, mówił papież. Pierwsze przykazanie, od którego zależą wszystkie dalsze przykazania. Całe prawo Boże, wypisane niegdyś na kamiennych tablicach, a równocześnie wypisane odwiecznie w sercach ludzkich. Także i ci, którzy nie znają dekalogu, znają jego istotną treść.
Bóg głosi prawo moralne nie tylko słowami przymierza, starego przymierza z góry Synaj i Chrystusowej Ewangelii. Głosi je samą wewnętrzną prawdą tego rozumnego stworzenia, jakim jest człowiek. To Boże prawo moralne jest dane człowiekowi i dane równocześnie dla człowieka, dla jego dobra. Czyż tak nie jest? Czyż nie dla człowieka jest każde z tych przykazań z góry Synaj? Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca i matkę. Chrystus ogarnia to wszystko jednym przykazaniem miłości, które jest dwoiste. Będziesz miłował Pana Boga swego ponad wszystko. Będziesz miłował człowieka, drugiego człowieka, bliźniego twego, jak siebie samego. W ten sposób dekalog, dziedzictwo starego przymierza, Boga z ludźmi, został potwierdzony w Ewangelii jako moralny fundament przymierza nowego, we krwi Chrystusa. Ten moralny fundament jest od Boga. Zakorzenia się w Jego stwórczej, ojcowskiej mądrości i opatrzności. Równocześnie ten moralny fundament przymierza z Bogiem jest dla człowieka, dla jego prawdziwego dobra. Jeśli człowiek burzy ten fundament, szkodzi sobie. Burzy ład życia i współżycia ludzkiego w każdym wymiarze. Zaczynając od wspólnoty najmniejszej, jaką jest rodzina, i idąc poprzez naród, aż do tej ogólnoludzkiej społeczności, na którą składają się miliardy ludzkich istnień. Trzeba wrócić do Boga. Trzeba wrócić do tego pierwszego przykazania mówiącego: kochaj Go, Boga, całym swoim sercem, ze wszystkich swoich sił, całą swoją duszą. Bo jeżeli tak Boga będziesz kochał, będziesz kochał drugiego człowieka, będziesz kochał siebie, będziesz tworzył to, co jest tak ważne, cywilizację miłości. Drodzy siostry i bracia, wielokrotnie podczas swojego pontyfikatu Jan Paweł II głosił z wielkim bólem to, że dzisiaj ludzie żyją tak, jakby Pana Boga nie było. To samo mówił także w swoim nauczaniu papież Benedykt XVI. Żyć tak, jakby Pana Boga nie było, to znaczy myśleć tylko o sobie i o świecie i o swoich celach i pragnieniach jedynie w kategoriach ludzkich, bez Pana Boga, bez dekalogu, bez tego pierwszego przykazania mówiącego, że nie wolno nam mieć bogów cudzych, obcych, pogańskich w naszej duszy i w naszym sposobie myślenia. Jest tylko jeden Bóg. Kiedy dzisiaj słyszymy wezwanie Chrystusa, abyśmy mieli wiarę taką, jakby ziarnko gorczycy, rozumiemy, że trzeba nam wracać po raz kolejny do spraw fundamentalnych, do samego Boga, by nasze życie osobiste, rodzinne, narodowe, społeczne, w wymiarze ogólnoświatowym było życiem prawdziwie człowieczym, zgodne z tym naszym powołaniem, które jako ludzie otrzymaliśmy wtedy, kiedy Bóg stwarzał człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo. I o tę wiarę konsekwentną, piękną, będącą sprzeciwem dla tego świata. I o tę miłość do Boga i do drugiego człowieka. Prośmy dzisiaj podczas tej świętej Eucharystii
naszego Ojca, aby móc realizować to, czego On od nas oczekuje, aby świat stawał się coraz bardziej Boży, a przez to coraz bardziej ludzki.